Kolejny punkt, proszę Państwa. 1398, też w trybie jednego czytania, zatem przypominam o zgłaszaniu poprawek do dalszego dnia dyskusji. Chodzi o określenie roku 2013 stawki dotacji przedmiotowej do zarządu cmentarzy komunalnych w Krakowie na konserwację wielowodków i pomników nagrobnych na cmentarzu Rakowicy i starym cmentarzu podgórskim. Realizacja zadań takich budownictwa wojennego na terenie gminy miejskiej Kraków oraz rekonstrukcję nagrobków żołnierzy polskich na cmentarzu Rakowickim przy ulicy Brandoty według protokołu typowania. Projekt prezydenta miasta Krakowa, druk nr 1498, w trybie jednego czytania referuje pani Monika Kościelecka. Zapraszam do mównicy. Proszę do mikrofonu i w 2013 roku otrzymał dotacje przedmiotowe na dotacje z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa na renowację zabytkowych nagrobków i grobowców na terenie cmentarza Rakowickiego i starego cmentarza Rakowickiego. Ponadto otrzymaliśmy również dotacje z budżetów rad dzielnic na remont nagrobków wybranych pod sumie rzecznowego i żołnierzy polskich na cmentarzu Rakowickim przy ulicy Brandoty oraz dotacje od wojewody małopolskiego na remonty grobów i cmentarzy wojennych. W związku z tym, aby można było realizować te zadania, dostarczyliśmy do Państwa z prośbą o ustalenie stawki dotacji przedmiotowej. Projekt zarządzenia prezydenta został złożony w czerwcu tego roku, natomiast do sierpnia tego roku byliśmy już w trakcie przygotowywania negocjacji z wykonawcami. W związku z tym pozwoliliśmy sobie złożyć autopoprawkę do pierwszego punktu, to znaczy do określenia stawki dotacji z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków, ponieważ stawki były nieco niższe niż stawki już określone przez wykonawców, były już nieco niższe niż zaproponowana wysokość dotacji. Proszę Państwa o określenie stawki dotacji na 2013 rok. Dziękuję. Dziękuję Pani serdecznie. W trybie zadotowym do projektu została złożona autoprawka, zatem będzie uchwała z tą autoprawką głosowana. Natomiast w tej chwili informuję, że jest pozytywna opinia Komisji Budżetowej. Czy są stanowiska innych komisji? Nie widzę. Czy są stanowiska klubu radnych? Nie widzę. Otwieram na dyskusję. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać w tej kwestii głos? Nie widzę. A zatem zgodnie z paragrafem 31 punkt 6 ustawy miasta Krakowa zamykam dyskusję, która oznacza zakończenie czytania projektu. Głosowanie w bloku głosowania.